Od ostatniej sesji minęło przynajmniej kilka dni. Może nawet zaczyna się nowy tydzień. Dobra. Nie, zaraz, bo tam to się wszystko działo w weekend. No to powiedzmy, że mamy środek tygodnia. Przede wszystkim w takim razie pytanie do Robin i Seriny. Jak się zachowujecie względem siebie w szkole? Ja no, normalnie. Taka, nie wiem, czerwienie się i w ogóle i tak trochę głupio. Ale trzymasz dystans, czy jednak spędzasz dalej czas? No, spędzam dalej czas, ale ogólnie wydaje się taka, no, zmieszana ogólnie wszystkim. To tutaj. Znaczy, no raczej nie staramy się niczego publicznie pokazywać, nie? Nie wiem, pytam. Niszczę się na korytarze. Będziemy tak każdy porządny licealista. Chodziłeś do innego liceum niż ja, Aiden. No. Niewątpliwie. Przez te parę lat coś się musiało zmienić. Dobra, no. No dobra. Andy, czy przez te kilka dni rozmawiałeś chociaż raz z... Jezus Maria. Dianą? Dianą. Miałem moment po prostu totalnej bezmyślności. Full depth. Taki moment, że... Zresztą, prostu... że akurat ten peców mamy na innej stronie niż klasę. Ale ty jako MG możesz się spokojnie przerzucać między stronami. Mogę. O Jezu. Czy widziałeś się z nią? Widziałeś, rozmawiałeś? Bardziej... Unikasz jej? Znaczy inaczej. Tak, raczej jej unikam. Pewnie Colin za nią wszędzie chodzi. Ale właśnie, znaczy wiesz, oczywiście upewniłem się, że żyje. Mhm. I że nie wygląda na to, jakby się rzeczywiście coś poważnego tam u niej w domu stało, ale jak już się upewniłem, że nie, to tak raczej jej unikam. Ja tą za nią nigdzie nie łażę, bo jednak doszliśmy do porozumienia. Okej. Okay. Czy nawet unikam. No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy w sprawie Andy'ego doszedłeś do jakiegoś porozumienia ze swoją siostrzyczką? Co ona tam ostatnio gadała, że chyba, że nie moment, ona powiedziała, że jego ją... normalnie traktować jak... Tak, jak zostawię jego i ją w spokoju, to się zgodziło. Stwierdziłem, że okay. Tak, i tak z tym nic nie zrobię, patrząc na jej zachowanie. I zostawiasz swoją młodszą siostrę w rękach tego Andy'ego. W sensownych granicach. Będzie teraz ślęczał nad jego domem. Z tym. Aż mi się przypomniał gif z taką śpiewającą się żabą. O Jezu. Znaczy, ja przepraszam jeszcze. Fajna jest wersja tego z Rexem zarobiona. Chłe, 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 chłe. W każdym razie. Mi się tam razie. Po prostu śmiech z Jojo skojarzył. Właśnie, w każdym razie. Continue. Rero, rero, rero. Continue the joke. George, I was only pretending to be retarded. Okay. To dobra. Czyli tu nie ma nic ciekawego, tu nie ma nic ciekawego. Okej. Kolejne pytanie w takim razie do Seriny. Czy widziałaś się z Vivian albo ogólnie z wampirami? Znaczy myślę, że gdzieś w międzyczasie będę musiała przeprowadzić statusem rozmowę, dlaczego jest taki zniechęcony do wampirów i skąd je zna. I że ten, bo on był taki na bardzo nie, a ja bym się chciała z nimi karmić. Chyba, że tata mi będzie dawał krew. Ale nie, i tak myślę, będę że ojciec stwierdził, że skoro i tak załatwia świeże mięso, to równie dobrze może załatwiać krew.
Ale i tak będę go męczyć, dlaczego, skąd zna wampiry. To raczej nic ci nie powie. Colin, pomocy. W sensie tych, ja stoję po stronie ojca w tej sprawie. Wampiry są zbyt niebezpieczne, żebyś tam chodziło. No dobra, ale skąd tata je zna? Ale jesteś niebezpieczny, panie. Panie, no poza tym, że teorii. To też się nie mieszą. Załatwiajcie sobie własne sprawy tym razem. O, wiem. Jaki dojrzały nagle. Może będę chciała się wkraść do ojca do pokoju, mu przeszukać rzeczy, jak go nie ma, jak będzie gdzieś w pracy, czy może ma jakieś tam, nie wiem, papiery, czy cokolwiek, co będę mogła znaleźć na ten temat. Okej. Okay. Czy ktokolwiek jest... Znaczy, kiedy to robisz? No jak ojciec jest w robocie, nie wiem, czy mumifikuje albo coś. Albo jak wychodzą z matką do kina, jak chata jest wolna i mogę się zakraść do niego no do biura. No dobra, ale to oznacza, że nadal brat i siostra są na miejscu. A to mi chyba nie przeszkadza. Dobra, możesz się zakradać. No to się zakradam. Okej. Okay. Znaczy, dobra. Sprawdzam tak, żeby Diana nie widziała, no bo córusia, tatusia. Mhm. A no braciszek mnie chyba nie sypnie. Dobra, no to myślę, że z zamkiem poradziłaś sobie łatwo. Do biura tatusia, no i zaczynasz przeglądać jego dokumenty. Większość to tam jakieś nudy typu planowane pogrzeby. Znaczy generalnie będę szukać w jakichś starych aktach czy coś, że może... Wystawione faktury. No. Powiem tak, myślę, że niczego nie znajdujesz. Nawet w jakichś starych numery telefonu, jakieś kajeciki. Na przykład nazwisko tej mojej się tam gdzieś pojawi. Albo w jego komputerze będę chciała poszukać, jeżeli ma niezabezpieczone. Komputer gdzieś... ma na hasło. Cholera. Próbuję złamać. Okej. Okay. Może coś na coś? 0001. Same spacje. 4 spacje, tak, najlepsze hasło. Ewentualnie admin 1. Albo imię córusi, imię mamusi, nazwisko nasze, wszystkie imiona razem, pierwsze litery. Kombinuję. Mhm. Rolować? Nie ma na co rzucać tutaj. No. Tak naprawdę. Powiedz mi, jak dobrym hakerem jestem. Jak dobrym hakerem jesteś? Udaje ci się złamać? No, zajebiste. Komputerami. No. No, mogę, że to są na przykład imiona nasze, coś tam, córusi, mamusi, coś tam. Dobra, za 10 razem ci się udaje. Colin, ty ją nakrywasz? Zauważasz te domknięte drzwi, czy zostawimy to Dianie? Niech ją nakryje Diana, a ja nakryję ją i Dianę. Dobra, no to jesteś odwrócona tyłem do drzwi. Ponieważ tak jest ustawiony komputer, znaczy ogólnie tylko z komputerem. Drzwi są dobrze naoliwione, więc nie usłyszałaś, jak się otwierają. I nagle czujesz za sobą obecność. Ktoś ci kładzie brodę na ramieniu i słyszysz głos Diany mówiący, i co ciekawego znalazłaś? A, dobrze się mogę uczy. Rzucić na to, czy ten się nie zdenerwuje? Okej, możesz rzucić na hold steady, ale zobacz, co się stanie. A nie, dobra, rzuć na hold steady. No, albo ją trącę, albo coś. Trącę jej kark. Rzuć na hold steady. Puściły mi nerwy. Próbuj jednak rzucić dwiema kostkami. Dobra, a co już rzuciłam? Wziąłeś jedną. I bez modyfikatora. Okej. 2d6, tak? Ach. Trochę lepiej. I dostaję XP! Cisnęłam to level. Tak. Czemu czuła się oszukana, że nie ma jeszcze? Ach, jak mi dobrze poszło. Dobra, w tym wypadku druga opcja nie ma sensu, więc po prostu zachowujesz spokój.
To się tam tylko zaczął słapać na ją. A nic takiego, na razie przeszukuję zdjęcia. I coś tam jej ściemniam. Tak. Ale... Ona tak na ciebie patrzy, a wiesz, że ojciec będzie strasznie wkurzony, jeżeli się dowie, że wchodziłaś do jego biura? Całuję ją w czółko, przecież się jej nie dowie. O. Patrzę na ciebie z takim wrednym uśmiechem. Obawiam się, że to może nie wystarczyć. Hehehe, dobrze ją wychowałem. Ja podejrzewam, że to już taka była, wiesz? Dobrze, dobrze. Marszczę. Dobra, Colin, ty słyszysz z biura ojca kobiece głosy. Wiedząc, że ojciec nie pozwala nikomu wchodzić do biura, uchylam drzwi i widzę te dwie... Tak. Łone. To łone. Potrząsam po prostu głową i mówię, która weszła tu pierwsza. Ja się uśmiecham niewinnie. Jana natychmiast pokazuje na Serinę, to ona! I dalej stukam w laptopie, czy coś znajdę. Ja ją nakryłam na gorącym uczynku, popatrz, ona hakuje komputer ojca. Patrz, Colin, jaki mam potencjał. Zhakowałam mu hasło, ty byś to zrobił? Widząc, że Serina ciągle klepie w tej klawisze, mówię, czy mogłaś łaskawie przestać? Kręcę głową. Stop. Stop, hammer time. Co mam z nią zrobić teraz, jak ze sobą klepie? Znalazłam coś? Co się znalazła coś w międzyczasie? Wpisać w wyszukiwarce to hasło to chyba... Ukryty folder got loli porno. Albo wampiry porno. Nie, znalazłaś zabezpieczone innym hasłem. Foldery... z jakimiś dziwnymi datami. Znaczy one są opisane tylko datą, to znaczy rządem cyferek, który na pewno jest datą, tam na przykład 1728, 1834, takie rzeczy. To wołam Colina i pokazuję im to. Ale każdy jest zabezpieczony hasłem, które jak sprawdziłaś od razu, to jest inne niż do komputera. No to kombinujemy. Nie, naprawdę nie dość kłopotów z ojcem? Odsuń się od tego i rzucam na... A co, sam wiesz, jakie ma hasło? Shut someone down? To ma shut someone down, no. Pasuje. Czekaj. Po ostatnich problemach one, kurde, ciągle. Ho ho ho. Autorytet starszego brata, ho, ho, ho. Respekt ma autorytet. Dobra, możesz nałożyć na nią kondycję. Możesz zabrać jej stringa na siebie. Ja chcę jej nałożyć kondycję, może rzeczywiście czasami nie przejmuje się tymi. Nie przejmuje się prywatnością innych, albo sprawami innych? Czy co sobie pomyślisz? Albo inaczej, nie przejmuje się rodziną. No. Bo czasami jestem zbyt samolubna, w ten sposób. No. O ja, takie drugie. Może samolubna. Tak. No co, ja zaczynałam tam utiskiwać i jęczeć, że no ale tata mi nie chciał powiedzieć, on wampiry zna, ja chcę wiedzieć dlaczego. Powinien podzielić się. Muszę wiedzieć, też jestem wampirem i strata tata. Wróci do głowy, jeśli chwilę poczekamy i go może nawet trochę z tym pognębimy, to sam nam w końcu powie. A jeśli zobaczy, że grzebiesz w jego komputerze, to ja podejrzewam, że nie dowiesz się kompletnie. Zawsze jeżeli masz stringa, Rysiu, to możesz zaoferować w tym momencie Colinowi expa i zużyć tego stringa, żeby się zgodził jeszcze trochę pogrzebać, żebyś mogła jeszcze trochę pogrzebać. Chcę wiedzieć, co to są. Zużywam stringa, masz expa. Tylko jakiego konkretnie stringa? Masz tam zapisane, co konkretnie na niego masz? Nie, mam tylko Colin 2. Aha. Szkoda. Okej, my mieliśmy ze sobą... On się też może nie zgodzić chyba. Ja się mogę nie zgodzić na tego. Tak, masz prawo się nie zgodzić. To przyjmujesz? Nie, wydaje mi się, że rzut za dobrze poszedł, żeby się zgodzić. Jak spróbujesz mnie hipnotyzować? A masz jakieś stringi na mnie? Mam. Shit. Powiem tak, wydaje mi się, że rzut za dobrze wyszedł,
żeby Colin teraz się zaczął wahać i chciał sprawdzić, co jest na tym komputerze. Mam jeszcze jeden gift. Czyli ogólnie rzecz biorąc, wyganiasz obie z biura. Tak. Ej, mam gift, nie mogę go jakoś zużyć? Piękno? No możesz, ale to jest turn someone on. Nie rób tu incestu, proszę cię. Ja! Oglądałam ostatnio grę o Tron. Grubo! O nie! Ja tu siedzę, i piję piło, będę łatwiejszy. Rękę. O nie! No mówisz, tam jest Buffy, tu mamy Lannisterów. A jak cudownie. Dobra, co robicie? Pośmiać się możemy, ale wydałoby coś zdecydować. Jak nie chcę XP, to będę musiała zrezygnować. Podobno, że Wojciech złapał, a nie wiem, czy ostatnio... Czy to nie za wcześnie, żeby znowu... Nie ma sensu, żeby znowu robić wielką awanturę. Aferę z ojcem domową właśnie. Znaczy ja w zamian bym chciała wymusić na Colinie jakąś współpracę ze mną. Ja sam rzekam z ciekawością na te foldery na kompie. Bo sam bym chciał wiedzieć, co nasz ojciec wie, bo jednak... No patrz, to są daty na pewno. Tak, to są daty, ale jednak nie będziemy włamywać się na ten komputer. Drugi raz, znaczy. Pogłębiej. Tak, więc mówię, Diana, jeszcze rzucam do siostry, ty byś mogła w końcu przestać szukać okazji, żeby podkablować tutaj kogokolwiek. No właśnie, ja wiem, bądź solidarna. Selina czasami zachowuje się nieodpowiedzialnie, ale... Ale to był jej głupi pomysł, nie mój. Dlaczego się mnie czepiasz nagle? Najpierw się czepiałem jej, jeśli nie zauważyłaś. To niesprawiedliwe. Ja tak tylko rzucam głową. Sam mam 15, ale tak tylko nastolatki. Po prostu czuję się teraz tak ze 30 lat starszy. Z kim ja się to w ogóle mam męczyć jeszcze przez najbliższe lata? Ale przestańcie, wy przynajmniej wiecie, kim będziecie, kim jesteście, a ja co? I tata mi nic nie chce powiedzieć na mój temat, a coś wie. A może już były takie wampiry w rodzinie? Diana, nie czepiam się ciebie, ale zobacz, że siostra jednak ma tu drobne powody, ale nie aż takie, żeby włamywać się na komputer ojca. To jeszcze mówię do niej znów w ostrzejszym głosu. Więc wąt z tego biura. Wypierdalać. Betty, masz jakieś rodzeństwo? A no tak, masz pana coś od swojego brata. Dobra, to ja wychodzę ze spuszczoną głową, czy to wszystko zamykam. Tak. Właśnie, zamykamy kompa, żeby... Nikt nic nie widział, przemykamy drzwi. Tyle. Ale Colin, pomożesz mi potem z ojcem. Co? Tak, spróbuję pogadać z ojcem, ale następnym razem może po prostu z nim pogadać, na złamać się na jego komputer. Gadałam z nim już. Raz albo dwa. Dobrze, wiesz, że ojciec jest uparty i trzeba go czasami trochę pomęczyć. Jeśli uznasz, że jesteś odpowiedzialna i w ogóle, to pewnie ci powiem. Bo tutaj w tym momencie się trochę tak... Głos mi się zaciął. To się może nie pokazuję udać. Ci język. Tak. Nie no, bo w końcu na pewno się zgodzi. Chyba. Kiedyś. Tak, już zabiję kilka osób. Ojciec czy ty? Ja. Nie odchodzę z fochem do pokoju. Foch. Foch. Dzisiaj nie będzie Lannisterów, tak. Jeszcze nie dziś. Ale kiedyś. Dzień. Nie wiem, czy to nie czy strasznie zabawne, że pytaniem nie jest czy, tylko kiedy. Ja w sumie to jedyna osoba, której nie zabiję, nie? Jak mnie podnieci. O, oh, Jesus, fuck. Państwo wiesz, że ma rację. Wyobrażacie to sobie taki dwójka. Ja sobie już wyobrażam, jak. Ale wy sobie wyobrażacie, jakie konsekwencje miałby seks między naszą dwójką? Jaki jest ten? Jaki jest dzieci seks z tego Mugula? Były? Jaki? Jeśli uprawiasz z kimś seks, dodajesz having sex with this person as an additional hanger. Ogółem nie zaczynaj. Robi się uzależniony. To było dobre. Ale na pewno byłoby ciekawie. Podejrzewam, że to jest za dobre, żeby kiedyś z tego nie skorzystać. Ja po prostu czekam na sytuację, kiedy Dracia znowu będzie musiała grać duchem. Mów czy co? Tego czy innego powodu.
Dobra, no to ja znowu dracie. Patrzę po prostu nie dracie, pod gościem za odchodzącą Seliną. Znaczy, Jana gdzieś tam znika i cóż, kurtyna. Mam takie hobby. Po, jakby co, to ja od razu mówię, że mój poprzedni wybór w sumie był bardzo nieciekawy, więc mówię, że nie, ja się spotykałem z Dianą. Znaczy Andy spotykał się z Dianą, widywał z nią. Tylko za każdym razem, kiedy ona próbowała nakierować rozmowę na cokolwiek poważniejszego w tym stylu, to Andy zawsze wymyślał jakieś, wiesz... Zagrałem w berka. Odwraca uwagę w jakiś sposób. Sorry, bo matka mnie rozproszyła. Jeszcze raz. Sorry. Mówię, Andy jak najbardziej się spotkał z Dianą, tylko zawsze jak ona starała się w jakiś taki, wiesz, bardziej... zrobić cokolwiek poważniejszego, to on zawsze odwracał uwagę w jakiś sposób. I wiesz, co mam na myśli. Ona go próbuje całować, a on... Aha, haha. Znaczy wiesz... Okej, w sumie możemy na jedno takie ten... Jak już się sama zebrała na odwagę, żeby pisać wtedy, to wiesz, co innego. Nie, na razie się na pewno nie zbierze na odwagę. Ale zaskakująco często próbuję z tobą rozmawiać o tym, co dla niej zrobiłeś i że byłeś gotowy jej pomóc i w ogóle widzieć w sobie takiego rycerza na lśniącym koniu. A mnie to właśnie trochę zaczyna nudzić. Już powoli. To jest ten moment. Także to wiesz, że było fajne przez pierwsze parę dni, ale już zaczyna mnie to nudzić. To jest ciekawa informacja. Tak, no wiesz, ile możesz mieć taką pasuje do niego małolatę, która cię traktuje właśnie jak takiego. Więc się zaczyna. Jak superbohatera? Tak. No właśnie. Że ona jednak się chyba zaczęła do niego przywiązywać, to jest za bardzo na jego gust. No, to też. Zaczęło mnie to trochę. Właśnie w ten sposób. Wiesz, że póki co nawet nic z tego nie mam. Tak, tylko jeszcze kasy na ubrania wydał. No. Jest technicznie rzecz biorąc. Powinien podejść, tu jest rachunek. Tak. A były odsetki. Lannister zawsze płaci swoje długi. Oje. Oh yeah. Zrobił sobie takie mod rodu gulów. Okej. Nie, no dobra, czyli ogólnie rzecz biorąc tak, ty olewasz, no to myślę, że mamy koło czwartku. Rano. Wszyscy trafiacie do klasy. Czwartku. I od samego rana, a wiecie co, zrobimy tak. Od samego rana krąży plota po szkole. Znaczy w zasadzie po klasie. Plotka. Ploteczka. Plotka jest następująca. Mianowicie... Sąd na dziołcha. Zobaczyłem właśnie przy Grayson napis sąd na dziołcha. Jak wiele się zmieniło. No, jak... Coś nie wyszło. Jak ją wymyślaliśmy, to tak ją opisywali. No. Traktuj NPC-ów jak skradzione znaczy, samochody. Paul to powiedział, że... Ona ciągle jest porządna, ale troszeczkę się zapędziła. To czy już nie jest porządna? A tak, już ja zależy jak na to patrzeć. Ja się chyba już nawet domyślałem jaka plota, którą sam zacząłem. Nie, inna plota. No właśnie jak. Na jaką ty plotę zacząłeś, bo już nie pamiętam. Colin jest gejem. A, chwila, rzeczywiście. Aha, tak. To ona uwierzyła. Grace uwierzyła, bo wszystko do siebie pasowało. Tak, była taka akcja.
Nie, ale wiesz co, co innego. Ogólnie rzecz biorąc, znaczy plota, informacja chodzi taka, że w weekend Summer będzie miała wolną chatę i postanowiła zrobić wege grilla. O Jezus Maria. O ja, idziemy dziewczyny, prawda? Nie, bo ja nie mogę. Wezmę sobie soczek do butelki. Mięso sojowe zaczęłaś dla wampira. Ja chcę byłaś powiedzieć, że masz jakąś dziwną dietę i weźmiesz swoje jedzenie. W tym wypadku są gotowe uwierzyć. Krew w słoiczku. Że masz uczulenie na 90% warzyw. I mięsa. I w ogóle na wszystko. 9%? Tak, ale ja od razu tak. Zabieram. I ogólnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że kto się nie pojawi na tym wege grillu, to jest frajer i ciota. Kolejny ten wege grill? Wege grill? To samo przeczy w ogóle teorii robienia grilla. Poza tym to jest chyba właśnie trochę ciotowato. Chyba chodzi o to, żeby posiedzieć na polu, nie? A może rozpali ognisko, żeby ja nie chcę cieplej. Siedzieć na polu. To już siedzieli na Mavericku, to wystarczy. Co? W każdym razie, kto robi tego wege grilla? Znaczy, wiesz, Summer, a kto może robić wege grilla, proszę cię. Znaczy, wiesz, w każdym grillu akurat sam grill to jest tylko, nie wiem, 1/3 tego. Tak, to jest trochę pretekst. Dobra. No. Jak rozumiem, na tego grilla mogę przyjść, ale ja tam przypadkiem będę chciał ukradkiem dorzucić jakąś kiełbaskę. Ja tam zupełnie przypadkiem przyniosę mięso jakoś zrobione, żeby wyglądało jak kotlety sojowe. O, a to jest dobry żart w stylu tego. Da. Moment, potem, bo już nie pamiętam. Te kotlety sojowe nigdy nie były tak dobre. Kotlety sojowe, nawet się da, bo kotlet sojowy, jak tak patrzy, wygląda jak takie coś w panierce. Ale oni podobno wyczuwają mięso. Tak, swoim wege zmysłem. No. Mój wege radar. Znaczy, bo soja jest taka okropna, to na pewno się da rozróżnić. Oj tam, tu wiesz, chodzi o... No to mówię, to będą najlepsze kotlety sojowe, jakie w życiu jadły. Kotlety sojowe są wyjątkowo ohydne, jadłem raz i nie mam zamiaru powtarzać tego doświadczenia. Ja zrobię, znaczy zrobię po prostu jakąś mięsną potrawę, taką zupełnie wegetariańską, która żeby wyglądała mniej więcej jak kotlety sojowe. I powiem, że to jakiś mój przepis rodzinny. I wszyscy ci na pewno uwierzą, to od razu. Rodzinny wege przepis. Wege. Tak, też od tego mam dwa hota, żeby przekonywać ludzi. Że tak rzeczywiście jest. Te... A nawet wiem, kogo poprosić, żeby mi mięso przyniosło. Dużo krwistego mięsa. Serio? Ale nie ludzkie, no bez przesady. Oni nie jedzą ludzkich steków. Nie tylko. Ale młodsze klasy nie są zaproszone, nie tylko nasza klasa. No, to tylko, znaczy dla waszego rocznika, że tak powiem. No, znaczy, to będą też osoby spoza waszej klasy. Impreza dla fajnych ludzi. Tak. To cool people. I standardowo podejdzie klub muzyczny, jakiś tam orkiestra szkolna i... A nie, to impreza w tym domu, nic nie słyszymy. Pewnie gdzieś dom obok. Sky Power Rangers. A co tam? Moment. Jest opcja, że moja postać się pojawi. No nie ma chyba opcji, że nie. No. Selinę zaciągnąć. Kogo? Może ja Selinę próbuję zaciągnąć. Selina ma ryż domów z tego, co znaczy... Na pewno powinnaś. Próbujesz zaciągnąć? Przecież ja pierwsza chcę tam lecieć. Zaciągaj. A to... No dobra, to możecie sobie zagrać scenkę typu na przerwie po pierwszej lekcji, po matematyce. Jak się nawzajem próbujecie zaciągnąć na tą imprezę. A kończycie w szatce na szczotki jakimś sposobem. Ja tego nie powiedziałem. Weźcie wyciągnięcie na swoje umysły z rynsztoka, czy nie wiem, czy... Gdzie je trzymacie? Tak. No, to odgrywajcie. No to nie wiem, ja, że... No, Serena, słyszałeś o tym grillu? No, pewnie idziemy, nie? Jeszcze weźmiemy Lili, weźmiemy Colinę, no obowiązkowo. Tak, nie, mi tak mina trochę żednie.
A ja cię od razu łapię za rękę i tak są taka podniecona. Ja, grill, dawno nie było takiej imprezy, jeszcze wszyscy tam będziemy. Super, to może jeszcze weźmiemy gitarę z Polinem i będziemy grać. I coś tam. Pośpiewasz z nami, na pewno wszyscy będą śpiewać, co? Super! Hej, super. O, mogę pośpiewać, podobno ładnie śpiewam, mama mówi, że ładnie na. Och, to usłyszę, chyba jeszcze nie słyszałam, jak śpiewasz. Uśmiecham się tak promiennie. Na mszy nie chodzisz, z tego co mi wiadomo. No nie, my Indianie mamy, wiesz, swoje obyczaje. Ja... I tak robi się już lodowa atmosfera. A trochę głupio. Well. No to spotkamy się. A to kiedy jest ta impreza? Właśnie. No w sobotę. A kiedy? W poniedziałek. No może być dzisiaj, nie? W poniedziałek rano. No to nie. A to jeszcze Leilę przyciągam tam. Ej, idziemy, prawda? Na grilla. No, chyba tak. I patrzycie się na siebie jakoś ponętnie w ogóle, jak tak można? No nie no, bez przesady, nie tak szybko. Nie oblizujecie warg. Swoich nawzajem.